Do przygotowania tego śniadania użyjemy kalafior, brokuł, cukinię świeżą, kolorową paprykę i pomidora. Pomidora na początku sparzymy sobie we wrzątku, wystarczy minutka. Następnie zaczynamy od krojenia cukinii. Dowolność krojenia, jaką Państwo chcecie. Wszystko wrzucamy do miski. I zaczynamy od papryczki. Chodzi nam o to, żeby to danie było jak najbardziej kolorowe i żeby przyciągnęło nasze moce. Bardzo istotny jest dobór odpowiednich warzyw. Musimy zadbać o to, żeby były estetyczne i kolorowe. Każda barwa oznacza inną witaminę. Równie istotny jest sposób obrobienia warzyw. Tutaj akurat kucharz sieka je. Siekając warzywa, przecinamy ich ciągłość, co powoduje, że mają one kontakt z tlenem. Aby ograniczyć straty witamin, ważne jest, aby narzędzie, którym skrajamy, tniemy czy w jakikolwiek inny sposób rozdrabniamy warzywa, było jak najbardziej ostre. Jeśli chodzi o zawartość witamin, to są one zależne od rodzaju warzywa, pory roku i sposobu uprawy. Na to nie mamy wpływu. Mamy natomiast wpływ na to, aby zwiększyć ich wchłanialność. W tym celu powinniśmy do każdego warzywa dodawać oleje roślinne lub oliwę z oliwek. Ja osobiście polecam oliwę z oliwek, olej rzepakowy lub lniany. Ciekawostką może być fakt, że w przyrządzaniu np. soków warzywnych również dodanie oleju lub oliwy zwiększa wchłanialność witamin. Drugim elementem jest obróbka termiczna. W wypadku warzyw umożliwia ona chociażby zwiększenie ich miękkości czy uatrakcyjnienie wyglądu potrawy. Natomiast w wypadku mięs należy pamiętać, że poprzez odpowiednią obróbkę termiczną, smażenie, duszenie lub prożen, możemy zwiększać lub zmniejszać zawartość kaloryczną. Oprócz witamin, warzywa są bogatym źródłem bioflawonidów. Są to substancje o silnym działaniu przeciwutleniającym. Spowalniają one procesy starzenia i działają antynowotworowo. Największe skupisko ich jest tam, gdzie jest barwnik, więc w skórze. Starajmy się w miarę możliwości zjadać zatem warzywa i owoce ze skórą. Jeśli chodzi o dodawanie różnego rodzaju przypraw, nie jesteśmy właściwie niczym ograniczeni. Powinniśmy jedynie monitorować ilość soli, ponieważ nasz organizm, kubki smakowe, przyzwyczajają się do słonego smaku i chcemy soli coraz więcej. Jeśli chodzi o inne przyprawy, takie jak tymianek, imbir, pieprz, nie ma żadnych ograniczeń ani wskazań, jest to kwestia gustu. Pamiętajmy, by potrawa była smaczna. Widzimy tutaj upieczone warzywa wraz z jajkami. Uzupełnia to węglowodany, białka zawarte w jajkach. Polanie sosem na bazie jogurtu zwiększa atrakcyjność potrawy i sprawia, że jest ona mniej sucha. Jest to znakomite danie dla ludzi, którzy nie mogą jeść glutenu.